To był sportowy dzień na plaży. Miasto, chcąc zachęcić mieszkańców do zdrowego i aktywnego trybu życia, na plaży przy Molo zorganizowało Fit Day. Ja jestem zadowolona, ja bym chciała jak najwięcej takich imprez. Gry i zabawy ruchowe, pokazy sztuk walki, pokazy pole dance. Między innymi takie aktywności proponowano podczas wydarzenia. Główną atrakcją Fit Dnia było spotkanie z Fit Lovers, popularną parą sportowców, Pamelą Stefanowicz, pochodzącą z Kołobrzegu, i Mateuszem Januszem. Kocham Kołobrzeg, uwielbiam, naprawdę. Kocham to miasto, ja lubię spacery nad morzem. No to Kołobrzeżanka, a dla ciebie to jest fajne miejsce? Bardzo fajne. Czasami jest tutaj zimno, ale jest tutaj tyle energii od ludzi. Właśnie, no nie wiem, ja jakoś tak, no kocham to miasto. Jest taka fajna atmosfera, wiadomo, też jest dużo turystów, często się coś dzieje i Kołobrzeg jest przepiękny, rozwija się, także zawsze za każdym razem wracam i mówię Mateuszowi, no, a to chwilę, się zmieniło, No. Więc bardzo fajnie. No, taki chyba najlepszy kurort w Polsce, mi się wydaje. Tak, tylko Kołobrzeg. Uczestnicy Fit Dnia mogli wziąć udział w treningu i sportowych konkursach przygotowanych przez Fit Lovers. Dobrze jest dawać taki przykład, że jednak aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie, że to jest ważne i należy zwrócić na to uwagę tak naprawdę jak najwcześniej. Fit Lovers zachęcali do uprawiania sportu. Przekonywali, że każdy znajdzie dla siebie taką formę aktywności, która będzie sprawiać radość. Dla mnie podstawą jest po prostu ruch. Jak człowiek się rusza, tak wiesz, już wyjdzie, tutaj poćwiczy, tu coś pobiega, tu poskacze, to nie ma tak ochoty na słodycze. Tak? Już zaczyna bardziej szanować swoje ciało i my do tego trochę namawiamy, żeby potraktować swoje ciało jak świątynię, do której nie ma co wrzucać śmieci. Może raz na jakiś czas, no ale rzeczywiście jednak dbać o nie na co dzień. Jeśli nie lubię chodzić na siłownię, to nie zmuszam się do tego, tylko idę na przykład jeździć rowerem, na basen, na spacer z psem, także każdy znajdzie jakąś formę aktywności, która będzie mu sprawiała przyjemność i to właśnie o to chodzi, żeby to był taki styl życia, a nie jakiś przymus. Kołobrzeski Fit Day z Fit Lovers został przygotowany z myślą o mieszkańcach i jak widać, szczególnie dla tych młodszych, było to nie lada wydarzenie. Znamy ich z internetu, dla mnie to na przykład są idole i oglądam już ich od jakichś 4 lat i to było moje marzenie, żeby ich poznać i w końcu się spełniło. Zawsze mówili, że marzenia się spełniają. No i tak jest. No, nasze się spełniły. Tak, to było bardzo fajnie, że się z nimi widzimy w końcu, ten pierwszy raz.